Czy strategia na wybicia z porannych czy też nocnych konsolidacji na eurodolarze działa tak jak działała kilka lat temu? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć e, robiąc test. Po prostu sprawdzając tą strategię. Założenia jej są bardzo proste. E, strategia tutaj bazuje na konsolidacji, która wytworzyła się między północą a ósmą rano. Wybijamy albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast czy mamy zlecenia oczekujące, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, o, o, o takiej samej wartości? Stop loss jest zawsze po drugiej stronie strefy. Take profit jest dwa razy większy niż stop loss. No i zobaczymy, czy taka strategia. Ma sens, czy w ogóle warto ją rozwijać i czy daje dodatnią stopę zwrotu, już w tak prostym założeniu, o którym przed chwilą powiedziałem. Nie zajmujemy się na ten moment w ogóle zarządzaniem kapitałem, czy też wielkością pozycji, bo nie o to w tym chodzi. Jeżeli w ogóle statystycznie dane wybicia dadzą przewagę, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo sukcesu, no to wtedy zaczniemy zarządzać kapitałem i dobierać tak pozycję, żeby miało to sens, ale właśnie o to chodzi, żeby w pierwszej kolejności jak najmniejszym wysiłkiem sprawdzić jak najszybciej, czy ma coś sens czy też nie. Alternatywnie można by było zrobić to na historii, ale umknie nam tak naprawdę ważna rzecz, jaką jest obserwowanie co się dzieje na wykresie w momencie składania tych zleceń. No i tym samym e, stracimy możliwość od razu z, e, wyłapania tego, w którą stronę powinniśmy pójść, żeby te efekty były lepsze. Dlatego użyjemy Investio Strategy Testere wersji 2.2, dokładnie wersji 2.21, e, gdzie zostały dodane no właśnie zlecenia oczekujące z poziomu wykresu. Jest uruchamiamy w dowolnym metatraderze. Tutaj należy wybrać w testerze strategii, który włącza się tutaj w przyciskiem oraz skrótem klawiszowym Ctrl R. W strategiach należy wybrać IST w wersji odpowiedniej, którą posiadasz. Instrument sobie wybramy euro-dolar model każdy tydzień interwał M15 ważne żeby tutaj nie była włączona optymalizacja zakres dat no chcemy przetestować na bieżącym roku czyli 2019 styczeń do teraz i tryb wizualny musi być włączony prędkość maksymalna no i dajemy start Uruchamia się panelik. No i teraz my będziemy używać opcji zleceń oczekujących, dokładnie tego zlecenia z wykresu bieżącego, natomiast zawsze to będziemy robić tak naprawdę w, o godzinie 8 następnego dnia. Więc tutaj to jest drugi, mhm, czyli 2019 800. I dajemy przejść do daty. Mamy godzinę 8. Północ jest tutaj, nawet gdzie zaznaczyliśmy. No i wybieramy sobie. To może lecieć w sumie. Chociaż możemy zrobić tak. Czyli na maksimum dajemy zlecenie oczekujące w jedną stronę, na minimum. Oczekujące w drugą stronę. No i teraz jeszcze tylko musimy określić zasięgi tego wybicia w jedną i w drugą, żeby poustawiać zlecenia obronne i zasięgi. Wykorzystamy do tego Fibonacci'ego, bardzo proste narzędzie. ustawienia, tylko i wyłącznie dodajemy dwie strefy, czyli plus 300 oraz minus 200, i w ten sposób otrzymujemy właśnie zasięgi w jedną i w drugą stronę. Dobra, mamy poustawiane. No i tak naprawdę interesuje nas już tylko i wyłącznie kolejna, kolejny dzień z kolejną godziną. 8. zmieniamy sobie na trzeciego dajemy play, notowania się ruszają, spowolnienie tutaj można zmienić na 0, żeby było jak najszybciej to działało no i dajemy przejść do kolejnej ceny zobaczmy tutaj buy stop nie wszedł, mieliśmy dalej wisi, sell stop wszedł zlecenie zostało zamknięte na take proficie, więc usuwamy to co zostało, no i teraz ustawiamy sobie kolejną Strefę. Północ mamy w tym miejscu, w związku z tym zlecenie na wybicie w górę musi być powyżej tej ceny, w tym miejscu. Natomiast zlecenie sell stop poniżej tego poziomu. No i teraz ponownie musimy ustalić tylko i wyłącznie jeszcze zasięgi take profitów, czyli tutaj mamy z jednej strony Fibonacci'ego, tutaj z drugiej strony no i. Dla sell stopa stake profit jest tutaj, zlecenie obronne powyżej, tutaj, no i w drugą stronę. No i okej. Okay. No i teraz ponownie dajemy czwarty play, no i patrzymy, co się dzieje. Tutaj rynek na razie zobaczcie, że się zatrzymał, czyli tak naprawdę mamy zlecenie buy. W cenie sell stop jest na dole, więc sell stop w tym momencie by trzeba było usunąć, no bo tutaj już nie będziemy na tym bazować, więc tutaj usuwamy zlecenie sell stop. Buy mamy kupiony, więc jedyne co możemy zrobić, moim zdaniem najsensowniej, jest ustalić zlecenie obronne poniżej bieżącej ceny, natomiast nie dodajemy kolejnych, czyli tak naprawdę zlecenie obronne dla buy podchodzi pod już na lekki plus. Jak, czyli tu mamy SL ustawione powyżej Baja, e, No to puszczamy do kolejnego dnia, no bo tutaj nic więcej nie wykombinujemy, ze względu na to, że była strefa, czyli zlecenia były dalej aktywne, a nie chcemy piramidować. No i tutaj zostało zrealizowane zlecenie obronne. Natomiast e, teraz zobaczysz wyniki tej strategii. Jak widzisz, e, nie są one aż takie rewelacyjne, jak byśmy oczekiwali. Tutaj e, może uruchomię obrazek jeszcze. Osobno. Tutaj widać, że na początku są wzrosty, bardzo fajnie to wyglądało, natomiast później po tych około 50 transakcjach, tam pamiętaj, że czasami mogą być podwójne, w jedną w drugą stronę, no i to jest ten najbardziej negatywny scenariusz. Zeszliśmy poniżej zera. Nie jest to wprawdzie jeszcze 100 transakcji mi dokładnie ten test zajął godzinę czasu, czyli zamiast, tutaj było przeanalizowanych 2,5 miesiąca, czyli tak naprawdę zamiast. Zamiast walki z wykresami przez 2,5 miesiąca na rachunku demo, w godzinę wiem o tym, czy coś trzeba zmienić, czy coś trzeba poprawić. No i teraz pytanie: jaka, Jakie rzeczy tutaj warto by było, na jakie warto by było zwrócić uwagę w przypadku poprawy tej, tej strategii? W Investio Strategy Tester jest taka fajna opcja, że zapisują się wszystkie transakcje, jakich wykonujesz za pomocą IST. No, ja ten test przeprowadzałem tutaj w no wczoraj wieczorem. Mam tych screenów dość dużo, natomiast ja bym chciał pokazać kilka, które wskazują na to, co warto w tym ewentualnie ujęciu poprawiać. Najlepiej oczywiście sprawdzają się wybicie, tak jak tutaj, że mamy jedno wybicie i od razu rynek podąża w naszą stronę. Natomiast nie zawsze oczywiście tak się dzieje, no i to jest ten największy, największy minus strategii. No i zobaczmy tę sytuację w tym miejscu. Zobaczcie, że w jedną stronę rynek wybija, narusza nam strefę, wchodzi sell. Zostaje zamknięty na stop lossie, natomiast w drugą stronę rynek wybija już OK, więc tutaj jest ten połowiczny dobry, dobra sytuacja, ponieważ ten take profit jest dwa razy większy, w związku z tym tutaj aż tak to nie zabolało. Natomiast tu jest taka bardziej negatywna sytuacja, chyba najbardziej i najgorsza z wszystkich, to znaczy mamy zlecenie buy wybite w tym miejscu, czy buy stop, czyli tutaj wchodzi nam kupno, stop loss jest wybity w tym miejscu, bo do tej profitu nie dochodzi. Natomiast w tym miejscu zaczyna wchodzić zlecenie sell, no i też zostaje wybite na stoplosie w tym miejscu. No i tu mamy dwie straty, w jedną i w drugą stronę. Tu również jest taka sytuacja. Mamy sell zawarty w tym miejscu, wybite tutaj. Buy zawarty w tym miejscu, wybity tutaj na stoplosie. Więc okresy konsolidacji taką strategię oczywiście niwelują. Pytanie, czy nie dałoby się zabezpieczyć? To znaczy, kiedy rynek faktycznie wybija konsolidację. To nie warto dawać stoplosa już ciaśniej, na przykład pod poprzednią świecą. Tak jak tutaj na przykład rynek by wybił, to ok na stoplosie, ale dużo mniejszym. Podobnie w tym miejscu rynek by wybił już nawet na plusie, bo jakbyśmy dali nad poprzednią świecą stoplą, no to już nawet na plusie. Sprawdźmy to najlepiej od razu, nie ma co tutaj za dużo myśleć. Generalnie ustawimy sobie zlecenia oczekujące ne, tak, żeby były od razu nadzorowane po ostatniej świecy. Tutaj na, ustawiłem przedostatnią, czyli pierwszą, e, ostatnią zamkniętą. Natomiast tutaj też margines błędu 30 pip, punktów, czyli 3 pips. Standardowo ustawiamy znowu o godzinie 8. Zlecenia na, go, na, na wybicie w jedną i w drugą stronę, natomiast tutaj po prostu przejdziemy sobie do najbliższej godziny, żeby jak najszybciej to zrobić. No i tutaj no, przechodzimy, ok, jesteśmy. No i teraz ustalamy sobie zlecenie oczekujące na wybicie dołem oraz na wybicie górą. Ważne jest to, że teraz już de facto nie będę musiał ustalać żadnych Zleceń stop loss i take profit, ponieważ automatycznie zlecenie stop loss włączy się wtedy, kiedy zlecenie zostanie otwarte. Czyli teraz wystarczy dać play i puścić notowania. Natomiast ważne jest to, że nie mogę teraz przejść do kolejnego, kolejnego interwału. Zmieniłem opóźnienie na zero po to, żeby jak najszybciej program działał, natomiast nie mogę przejść do kolejnego dnia, dlatego że automatyczne zlecenia obronne Stop działają tylko wtedy, kiedy włączony jest normalny ten tryb symulowania notowań. Kiedy przechodzimy do kolejnej daty, czy konkretnej daty w przyszłości, to program przestaje tak jakby obliczać, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej tam doszedł. No i tutaj mamy zlecenie Sell, zlecenie obronne jest nadzorowane za drugą zamkniętą świecą, no, i tutaj rynek to zamknął. OK, no to teraz musimy poczekać, aż rynek otworzy się kolejnymi, znaczy do, do kolejnego dnia dojdzie ewentualnie jeszcze buy stop. Zostanie zrealizowane. No tutaj raczej to się nie stanie, dlatego chyba pozwolę sobie przejść do kolejnej świecy H4. No, po prostu wciskam H4, przychodzę do kolejnej daję znowu play, znowu do H4. W ten sposób dochodzę do momentu, w którym jestem już o godzinie 8. No i mogę znowu ustalić zlecenia obronne. Tak, teraz mamy godzinę 8. Znowu patrzę, gdzie jest godzina 00. No i zlecenia buy stop oraz sell stop są przeze mnie ustawiane na, na wykresie poniżej na sell stop, powyżej na buy stop oczywiście ten stary buy trzeba wyłączyć, bo on już jest nieaktualny no ustalamy zlecenia, dajemy play no i czekamy na rozwój sytuacji, możecie zminimalizować inwestie w testera, wtedy program będzie działał szybciej tutaj, no było blisko do wejścia w rynek, ale zabrakło troszeczkę miejsca okej, okay, weszło zlecenie Tutaj przesuniemy jednak po ostatniej zamkniętej świecy, dlatego że, no biorąc pod uwagę, że to jest taki handel na wybicie, no to ten stop -loss może być bezsensowny, biorąc pod uwagę drugą jednak świecę. To odległość drugiej świecy może być na przykład kiedy handlujemy na odbicie, a nie na wybicie. Ok, ale tutaj generalnie tak, stop -loss na ostatniej świecy przesuwamy sobie po kolejnej świece H4, żeby tutaj nie przegapić ewentualnie momentu. Spadku poniżej stop lossa. Dobra, to testujemy dalej. Mamy już wyniki z miesiąca, wziąłem pod uwagę, już zatrzymałem te testy, dlatego że no niestety tutaj y, to podejście nie daje, rad... no, nie daje lepszych rezultatów, zresztą co widać po krzywej kapitału, która od razu tak naprawdę się obsuwa. Warto zauważyć, że nawet tak długich wybić jak tutaj nie udało się złapać, dlatego że jednak y, za szybko są wybijane te stop lossy. Y, oczywiście ograniczyliśmy sobie straty, natomiast mimo wszystko y, tutaj te... Zyski nie są zbyt duże. Największy chyba jaki się udało złapać to był właśnie w tym miejscu, czyli to by było. No, wybicie rzędu 23 pipsów, ale sama strefa miała ponad 20 pipsów, więc to nie jest jakiś duży sukces. E, więc. Ta, ta metoda tutaj nie pomoże, to już wiemy po kolejnej pół półgodzinie testów, więc bardzo szybko jestem w stanie zweryfikować swoje podejście. Natomiast zostało nam jeszcze jedno podejście, które moim zdaniem może dać fajny rezultat. To już zostawię Tobie do przetestowania z Investor Strategy Tester, zrobisz to znowu w godzinkę czasu, będziesz miał już odpowiedź. Chodzi o to, żeby zabezpieczać się ponad ostatnim potwierdzonym szczytem w przypadku zleceń na sell, no i pod ostatnim potwierdzonym dołkiem w przypadku zleceń na buy. Tutaj taki ruch zostałby cały złapany, tak naprawdę zostałoby to wybite dopiero tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład takie zlecenie sell, no to tutaj akurat to by się nie udało zrealizować. Jeszcze alternatywą jest wejście na wykresach godzinowych i przesuwanie po wykresach godzinowych, ale to także już Tobie zostawię do testów. To, co moim zdaniem jest najważniejsze, to to, że w tradingu nie ma złotych środków, to znaczy zawsze musisz znaleźć jakieś rozwiązanie, które dla Ciebie działa. Mówię tutaj o złotych gralach, tak? czyli nie ma złotych grali. Złoty, złote środki, tak, jak najbardziej tutaj trzeba zastosować, czyli zawsze trzeba zrównoważyć. To, co chcesz osiągnąć od, względem tych możliwości, które posiadasz i które rynek ci daje. Więc, krótko mówiąc, dla mnie handel na wybicia z tych nocnych konsolidacji w takim ujęciu no nie działa, trzeba poszukać innej strategii. Natomiast możesz to zrobić bardzo szybko za pomocą IST2, do czego Cię serdecznie zachęcam. Pozdrawiam i powodzenia na rynkach, cześć.